Energia dla każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Rzekier, ze mną Greg. Siema. Siema. Na początku zaczniemy nie od ciebie. No. Przekornie. Wczoraj Grzegorz... Boże, co ja gadam. Oskar Wierzejski. Mocny knockout. Mocne wejście w świat freak fightów, można tak powiedzieć. Jak oceniasz jego występ? No, mogłeś pokazać wiadomość, którą wysłałem do niego. Jak, dawaj. No. Tak? Pokazać ci? No. Mam nadzieję, że nie będzie tam nic zbereźnego. Nie, ale czekaj chwilę. Wysłałeś mu nic... Nie. Aczkolwiek... Wiadomość, a nie zdjęcie. Chodzi o to, że... Słuchaj. Zapytałem się go. W MMA się bijecie i ta wiadomość to jest... ta głosówka to jest, że nie w boksie, w małych rękawicach. No i co mu napisałem? Dlaczego tak napisałeś? Żeby go zabił? No bo nie wiedziałem, z kim on walczy, nie wiedziałem, czy jakiś spokoziomek, czy nie. Po prostu miał go zabić. I prawie zabił. No tak, no ale ten gościu, wiesz, trenuje MMA, Grzegorz, wiesz, Boże, Oskar oczywiście... Wszyscy, którzy trenują MMA i są dobrze, to Grzegorze, nie? Dzięki, bo to widzę, że... Widzisz, jakiś inny? Grzegorz dobrze, który trenuje MMA? Szulakowski. A, to prawda. Pozdrawiamy Grzesia. No dobra, a Oskar w końcu dostanie twoim zdaniem walkę we frykach, czy nie? Bo Adrian Polak miał walczyć z tobą po twojej walce. Wiesz, to też nie jest tak, że... Wydaje mi się, że dalej jest do tej walki. No jak Oskar zawalczył w cudzysłowie we frykach, to też wydaje mi się, że do tej walki jest dalej niż było. No ja się nie dziwię, nie dziwiłbym Adrianowi, moim zdaniem. Nawet Boxdel na transmisji powiedział, że teraz ta walka nie ma za bardzo sensu. Kurwa. Chyba, że faktycznie MMA, no. Już widziałem wiele walk, które nie miały sensu, ale jeśli Adrian powiedział A, to wypadałoby powiedzieć B, bo też Adrian nie jest... on jak walczy, on ma charakter do walki, co by nie mówić, no, i Adrian swoje walki też wygrywał. Więc to nie jest też tak, że wyjdzie gość... To jest niebyle kim w sumie, nie? Że tak, to nie jest tak. Oczywiście. Z potężnym Nathanem Marconem. To nie jest tak, że wiesz, że to jest taka kurwa, tak wiesz, jakiś ciapek, który ma dwie ręce. Trochę lat trenuje, no, oczywiście, nie? Że tak, i tych walk ma sporo, więc to nie jest tak do końca. Wiesz, oni się wszyscy podniecili tym, że Oskar pierdolnął tego typa i on teraz nie ma sensu. Boks, a to jest zawodowy bokser, nie? No i MMA, chodzi o to, że jeśli Adrian powiedział A, a powiedział dużo, wyzywał tam, wypikujesz, można cel... Nie, dobra, to będę od C-wordów, tak. Od F-wordów, śmietników, ale Oskar, wiesz, też mu nie pozostawał. Oczywiście, dłużne. Oczywiście. I nawet wjeżdżał na mocne tematy, jeśli chodzi o Twittera, nie? Bo tak, ja to śledzę. Tak, ale to chodzi mi o to w tym wywiadzie, bo pierwszy było ten wywiad z, nie wiem, z Hubertem Siwojskim albo z Marcinem Wrzoskiem. W każdym razie to było po tej sytuacji. I no to wiesz, ostro i pojechał, nie? Potem leciał was po walce, tak? Tak. Adrian. W Oskara. Tak, Oskara. No i... A ciebie nie było, bo ty się... Byłem, nie, ja byłem wtedy, stałem obok i ludzie na początku myśleli, że to we mnie. I ja dostałem telefon, czy biorę walkę od włodarzy, czy biorę walkę z Adrianem. Tak, ja mówię, biorę. A czyli pieniądz. A za chwilę telefon, że Adrian nie chce z tobą, tylko chce z twoim kolegą. Z Oskarem. Tak. No i ja luz, nie? Nie ma problemu, rozumiem, bo wiedziałem, że to nie chodziło o mnie. Odetchnąłeś z ulgą, tak? Że nie zostaniesz skasowany. Jeszcze raz? O nie, odetchnąłem z ulgą. Ogólnie ja miałem... najśmieszniejsze jest to, że ja... wiedziałem, że wystąpię na tej gali, na której miałem walczyć z Adrianem. W sensie, że chcemy, żebyś walczył, nie? Że będzie rywal. Tak czy siak. Tak czy siak, to było przed. A później dostałem ten telefon o Adrianie. Jak powiedzieli mi, że jednak nie, no to i tak wiedziałem, że mam walczyć. Wiadomo, że mógłbym coś tam wypaść, nie? Ale miałem w głowie to, że chcą, żebym był. Miałem, i później wyszło, że miałem walczyć z Zabielskim. Tak w skrócie. No, mniejsza o to. Więc fajna walka by była. Dojebalibyśmy ja z temu, a Oskar tamtemu. No, ale nie wyszło. No dobra, a teraz komu jest bliżej do walki? Z Adrianem Polakiem. Nie no, Oskar. Moim zdaniem, kurczę, fajnie jakby do tego doszło. Realny konflikt. Jest jakiś realny konflikt, że ktoś się nie lubi. Wiesz, coraz mniej takich rzeczy tutaj. Oni się czepili tego Tazego, że coś tam, ale no on ma trochę racji z tym, że to jest taki teraz, oni wszyscy się już znają, już sobie nie cisną, bo już się znają. Coś tam się lubią, nawet jak kogoś nie lubią, to i tak mają słabość do tego, bo wiesz, jak kogoś siedzisz z kimś od 6 lat przy jednym stole. Na tym turnieju nie ma konfliktu, nie? Dokładnie, tak. Więc jest realny konflikt, niech sobie robią tą walkę, nie? Ja nie mówię, żeby nie było, że wiesz, że ja nie chcę z Adrianem, nie? Jakby zadzwonili do mnie, że dawaj z Adrianem, bo coś tam, to najpierw zapytam Oskara, o co chodzi, nie? No bo ja uważam, że Oskar
Oskar powinien zawalczyć z nim. Oskar powinien zawalczyć z nim, ale jak ja bym musiał, no to ja zawalczę i go rozjebię. Ale uważam, że tam jest realny konflikt. Po co mam, kurwa, wymyślać coś teraz ja z nim, gdzie ja nie mam kontaktu żadnego z nim, wiesz. Nie piszę o nim, a oni tam widzę, że ostro ze sobą jechali. No, Adrian chyba też jakoś się teraz nie wypowiada na wasze tematy. Przynajmniej nie zauważyłem. Nie wiem. Może nie śledzę Adriany, nie wiem jak to tam na Instagramie czy coś. Czyli Oskar kontra Adrian Polak, twoim zdaniem, gdzie, to się... Grzałoby mnie to, w sensie, kurwa, realny konflikt. Wiesz, fajnie jak jest ta gala, 10 walk, chociaż te dwa realne konflikty, żeby były, nie? Na przykład w tym turnieju, jakoś miałem spinę z tym Oświęcińskim. Czy go zabrali? Że sam się zabrał. Sam się zabrał, nie? Sam się zabrał. Ale tutaj, wiesz, teraz z tym Tazem, no mógłbym podkręcać do niego na siłę, ale ja nie lubię na siłę podkręcać. Ja nie lubię właśnie sztucznych, i mnie zawsze śmieszą te sztuczne konflikty, że wiesz, tańcula rzucał, kurwa, butelkami, bo ten go złapał za ucho. Rozumiesz? Wolał głową, stary. Chuj ty, no, proszę cię. Stary, weź, widziałem się, dzieli obok siebie, kurwa, później, przed tym. Wytarmosił się nich za ucho nigdy? No, wytarmosił. No to co, stary? No i co, przeprosiłem panią i usiadłem do ławki, nie? A śmiejesz się z Arka teraz? No i w chuj się z niego śmieje. Tutaj, tak samo, a bo jesteś cwany, bo jest dalej. Słuchaj, Alan, ale jesteś cwany, bo jest daleko, stary. Ej, Alan. Weź mu to powiedz, stasz teraz, weź taki rozbieg i ty, siedzę tam niego, i nie dowierzałem, nie, jak Alan w pewnym momencie zaczął krzyczeć do Arka, swojego przeciwnika, że ten melanżuje i będzie chujowo przygotowany do walki. Mocne, co? Mocne. Zdymy. Kurwa, mać. No i ja wiesz, jak ja mam to oglądać, to wolę jednak... Dymy. Nie, to było mocne, moim zdaniem, nie? Mocne, jakby, za mocne, bo to jest pewne granice się... Jeszcze powiedziesz, wiesz, że doszły słuchy, nie, do niego. Że nie trenuje. No, to było mocne. Nie, ale na koniec jednak był jakiś zapalnik, bo powiedział, że znowu... Ktoś podgryw komuś dziewczynę, nie? Że on Alan z Kulakowi. Tak. Jeśli tak, to strasznie chujowy numer, nie? Aczkolwiek Arek Tęcula... ale ten numer już był, na listach przeboju wielu krajów i wielu mężczyzn. Wiesz, jak widziałem, że Szeliga tam śmiał, mówię, Piotrek, przestań, nie wypada. Piotrek. No, ale no chciałeś powiedzieć, Piotrek, nie bądź hipokrytą, tak? Nie, nie, broń Boże. Tego nie chciałeś powiedzieć? Nie. Broń Boże, Piotrek nie jest hipokryta. W ogóle jak oceniasz walkę Shelly z Wiedziurem? Myślisz, że może go gdzieś tam zgasić? No nie wiem, no jak trafi, no tak samo jak ciebie, jakby trafił w szczękę, no to wątpię, żeby twoja szczęka była ze stali. Wiesz co? Ja myślę, tak się zastanawiałem na tą walkę. Przegrał. Ale jak nie trafi, a jest wielkie prawdopodobieństwo, że jego rozpędzona ręka nie trafi. A jak ja sprowadzę Taziego i go poddam, to wygram, ale jak go nie sprowadzę i nie poddam i on mnie znokotuje, to on wygra. Tylko, że Tazi, wydaje mi się, że nie ma takiej pary w łapie jak Shelliga. Może no, siła ja jego ciosu nogą jest porównywalna. Jestem ciekawy taktyki, kurwa, tego ogra. Nie, Shelliego, nie? Ja myślę, że ona się nie zmienia. Uważam, że teraz ta taktyka jest jedyna, jaką może mieć, jaką powinien mieć. Żadne, kurwa, krążenie czy czekanie, tylko wjazd jak Normana Parker. Wiesz? Tylko, że Norman ma mega gardę. Tylko, że nie trafił też. Norman ma tą gardę, podejrzewam, że jedną, kurwa, z lepszych na świecie. Nie mówię, że najlepszą czy coś, ale w tych małych rękawicach, no kurwa, no... Ja nie widziałem jeszcze, żeby ktoś tak super, wiesz, potrafił przyjmować te ciosy na gardę w małych rękawicach od MMA. I fajnie, on sobie zasłonił, ale na przykład Wiewiór, czy jakby ten w niego wjechał, czy on będzie umiał... kurwa... Może być ciężko, ale no i tak wiadomo, faworytem zdecydowanym jest Wiewiór, ale uważam, że ciekawa walka do obejrzenia dla widza. Aż żałuję, że jej nie obejrzę. A Tazi, jak oglądałeś jego walkę z Pasutą, jakie zrobił na tobie wrażenie? Żadne. Nie, ja widziałem już w Prime, przewijali się różni zawodnicy. Wiesz, ja nie wiedziałem, że to jest mój przyszły rywal, nie? Przewijali się w Prime różni zawodnicy, którzy widać było, że coś trenowali wcześniej. Pamiętam, taki był gość, nie chcę kłamać, jak się nazywał, ale nie, nawet w tej karcie. Lasik. Tak. Nie, słuchaj, w tej karcie nawet przecież, Cika 1 i tak dalej, super się pokazywali, więc to nie było dla mnie zaskoczeniem po tych dwóch wojnach, tam były takie dwie wojny na początku, że tutaj gość wygrywa z Pasutem, tak? Pasut zawalczył chujowo, w sensie jak na siebie, ale bo po ostatniej lepszy. Walce można było się więcej spodziewać po Pasucie, nie? Po tym nokaucie. No, nie parł do przodu, wiesz, w sensie nie sprowadził go.
to było dziwne. Uważam, że nie jest tak słaby, jak pokazał się w tej walce. O, uważam, cenię wyżej umiejętności Pasuta, niż pokazał się. Ja myślę, że też dużym problemem dla Zajego mogą być zasady, których chyba nie do końca jest świadom. Ja liczę, że nie będzie mógł. On ogólnie myśli, że on mówi coś o łokciach z góry. Nawet gdyby były te łokcie z góry. Dobra, nawet gdyby były te łokcie z góry. Przecież to nie jest tak, że ja sprowadzę go i będę, wiesz, i siedział sobie, a on z góry mi będzie napierdalał. No jakby też ciężko z dołu walić łokcie z góry, nie? No, wiesz, chodzi mi o to, że kurwa, klincz przy tej siatce wygląda tak, że nasze głowy są prawdopodobnie będą styknięte, ja czołem, jeśli mi się uda dojść do niego, to ja będę czołem w jego szczęce, rozumiesz? Gdzie wbić łokieć tam? Ja nie wiem, o co on myśli. Ja nie wiem, czy on w ogóle myśli. Słowo klucz, w sensie, tak? Jeśli on myśli, że idzie na solo, super, ja nie idę na solo, ja idę wygrać turniej, no. Jak nie wygram, kurwa, to nie jest tak, że ja tutaj przychodzę teraz i mówię, napierdolę tych frajerów, nie, i że wiesz, ale lekcja pokory, bo ja mam dużo pokory w sobie i dlatego na przykład jak powiedziałem, że on jest szósty według mnie w tym rankingu, to nie dlatego, że on jest słaby, tylko po prostu tamci są, tak uważasz, po prostu. Tamci są lepsi. Uważam, że tej, akurat tutaj zebrani są oprócz Pawła Tyburskiego mocni zawodnicy. Ferrari jeszcze też, wiesz, też jest, też się umie bić, umie się bić, coś tam w parterze, coś tam ten. Kto tam jeszcze jest taki z czołówki? A Polak, tak? Polak jeszcze. Jest taki, co dużo walki i tak dalej. I więcej nie ma, tak? Czyli tutaj jest zebrana sama taka czołowa. Więc to dla mnie jest to duże wyzwanie, ale uważam, że wygram. Tak powiem. Także powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dobra energia dla każdego sportu.